Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Nagrajmy jeszcze jeden odcinek, bo potem zaczyna się tydzień i będzie mniej czasu. Jestem tutaj na starcie. Tutaj oczyściłem już z myszy, ze szczurów, z królików sytuację, ale tu jest drabina. Muszę jeszcze odkryć, teraz odnaleźć miejsca, gdzie były takie właśnie kamienne kręgi. A tu jest nasz znajomy NPC. Great Tree. No i właśnie musimy dojść. Do wielkiego drzewa. Zastanawiam się, co spowoduje. Zapewne jakaś ukryta ścieżka. Właśnie. No proszę bardzo. Jedno serce i będą drzwi otwarte. Muszę to zapamiętać gdzieś na filmach, właśnie w tych kluczowych momentach. Powoli uzupełniam te poszczególne odcinki. Jak nagrałem tych tyle odcinków, więc teraz jest ciężko trochę nadrobić wszystko z opisem, ale tu oczywiście z tym się nie będę bił. To tylko po to, żeby zdobyć jakieś dodatkowe materiały. A, to ja tam właśnie jest kwestia, jak tam doskoczyć. To jest hak. I zapewne tędy. I mamy kolejnego maga do znalezienia. 10. poziom. Na razie chłopa nie szukam. Trzeba by tam wrócić. Także to jest rozbudowana gra. Kurde. Skakanie jest trochę. Tu mamy jeszcze drzwi. Też, żeby było. A to jest chyba wejście po prostu z drugiej strony. Muszę się postarać tam. Właśnie wskoczyć. Mamy znowu jakieś trofeum. I kolejne zadanie do wykonania. To myślę, że jakiś quest poboczny. Dobra, teraz przydałoby się wrócić do tej kobieciny. A żeby tam się wrócić, to muszę chyba przejść tędy, dlatego właśnie to jest wszystko chyba jako minus. Mogliby to trochę ulepszyć. Żeby to działało w jakiś lepszy sposób, bo trochę to jest męczące takie spacerowanie. Ulepszyłem zbroję. Widzę, że dalej jestem jako człowiek, bo przecież teraz pytanie, gdzie to było? O, magus, mistrz się tu bije. Najpierw koło niego przeszedł. Toparki przylecą, więc patrzcie, kurde, myślałem, że jednak nie, ale jednak tak. A ja te jabłka zjadam. Nie
Dlatego myślę, że słuszne jest też porównanie do tego, że jest to trochę Monster Hunter, gdzie polujesz na potwory. Polujesz na potwory po to, aby ulepszyć sobie swoją broń. Rest and resupply. Mi osobiście to strasznie jakoś nie przeszkadza i nie krytykuję tego. Już teraz myślę, mogę powiedzieć, że jak wyjdzie trzecia część, to oczywiście na pewno w nią zagram. Dobra, tu mamy koło i tędy szliśmy ostatnio. Tam było, tam był po prostu powrót. No i dobra, zobaczmy, co tu się nam uda zrobić. To na pewno była zatruta strzałka. Bum. O, tu jest gość. Patrz na to. Jak to zabiera życia. Rzucam, a to jest tylko takie swego rodzaju koło, które zrzuca. Śmierć na miejscu. Tu jest pewnie jakiś sposób na nich, jakaś swego rodzaju ścieżka. Pójdźmy dołem. Skrót. Zaiste. A to tutaj chyba szedłem. A tu kolejny skrót. Dobra, tam na górze jest ten grubasek, więc trzeba go będzie pokonać. Te czaszki. Ta. Stoi tu jest z góry, ale mimo wszystko chyba jest szybciej z góry niż ten skrótem. Z parę ruchów tylko. Tu mógłbym rzucić jakąś 4000, więc warto wziąć. Dobrze, że to nie przelatuje przez ścianę. Gincie. Czaszki. Kurde, z tymi czaszkami to jest masakra jakaś. Gdzie to padną. Ale fajnie, bo znowu jakiś. Teraz za każdym razem będę. Jak coś nowy przeciwnicy chciałem dokończyć. Właśnie. Za każdym razem będę robił to w ten sposób. Co za gość. Tary, a co powiesz na to? Kurde. Co za gość. No nie wiem. Wydaje mi się, że to nie było dlatego, że uderzyłem. Tylko po prostu tam by był mimik. Trio razy 3. O kurcze. To i do broni, i do zbroi. A na pewno były drzwi, więc trzeba iść tędy.
Kurde, no tak nie można skoczyć. Odnawiaj się. Ścieżko. No to znowu ten niefajny mechanizm. Kurde, stoi się, przygląda, dostał w głowę. Opa. Uciekaj! Jezus Marius. Czy wypijając butelkę? Myślałem. Dostaję... A, to tu jestem. Dobra. Wszyscy pokonani. Dół zaliczony. I teraz pozostaje mi... Raz, dwa i przerwa. Nie, raz, dwa, trzy i przerwa. Raz, dwa, trzy i przerwa i skok. Dobra, jakoś tam daliśmy radę. Ginty! Wygląda jak jakiś taki... Czy tam warto iść? Tylko po te roślinki, żeby potem wracać? Raczej nie. Może to jest taki, jakaś droga inna po prostu. Ogólnie myślę, że wchodzę na szczyt. Ale czy tu jest znowu mimik? Nie, nie może być mimik. Właśnie w takim miejscu. Znowu trio razy trzy. Kurczę. Dobra. Raz, dwa. Trzy, przerwa. Raz, dwa, trzy, przerwa. I obrót. Mamy tu koło. Kurde. Ja żyję. To nie jest boss w ogóle, tylko po prostu duży taki pan. A tu? Trzy serca więcej. Dobra, ucieknę przed nim. Nawet nie wiem, co tam zebrałem. Muszę to na filmie sprawdzić. Proszę na gościa. On mnie dorwie? Nie. Dobra, tak tam trzeba będzie przyjść. Dobrze, że to mam zaznaczone. Gina. Ciekawe, co jest tam. Ciekawe, czy mogę tam w ogóle dojść, ale czy tutaj nie ma jakiegoś... Szkoda by było teraz zginąć. Kurde, tam już jakiś przeciwnik. Firebomb. Zjem jabłko. Tutaj słabo to widzę. Jeszcze jedno jabłko. No, trzeba przeatakować i liczyć, że czaszki ci nie dopadną. Szybki atak. Dobra. Ucieczka. Kurde. To był fart. Jabłka się skończyły, znaczy te butelki się skończyły. No, jest jakiś skrót. Doszliśmy w końcu. Tu jeszcze coś na górze. Na razie nie idę, bo... Bo zginę, a tu bym wszedł. Tier 9.
Dobra, teraz jak zginę, to już przynajmniej wiem, że... O! Idę. Ha. Ciekawe, czy tam trzeba skoczyć. Myślę, że trzeba skoczyć. Dobra, jest też ta niewidzialna ścieżka do zbadania. Ale nie spodziewałem się. Ha! Salt Shard Trio. No dobra. Tym razem się nie udało, ale to nic. Teraz pytanie, co ja tu zrobiłem? Czy mam szukać tego gościa? Drzwi nie otworzę. Właśnie. Dobra, sprawdzę. Jak tutaj się szybko dochodzi? Czy mnie rozwalą? Chyba, że szybko przejdę. Właśnie coś w ten sposób. No dobra, czyli tu prosto, prosto. Obelisk, dzień dobry. Dziękuję. Mamy to. To, co trzeba, uzupełnione. I teraz tą niewidzialną ścieżkę muszę obadać. Tego magika. A, trochę mnie uszkodził chłopak. Niech mu będzie. I teraz tu wszyscy są odrodzeni, ale nic to, nic to. Zrobimy to tak. O, pułapka aktywowana. Ale fart. Teraz czy tu trzeba iść? Chyba tak. Jakiś przedmiot na dole. Po prostu czy... O, rozbudowa. Coś tam jeszcze się świeci. A nie, po drugiej stronie, dobra. Teraz nie mam za bardzo pomysłu, gdzie mam iść. Czym się uda. Dobra, udało się. Mam tutaj ścigać teraz maga, ale czy on jest wymagany? Czy on jest opcjonalny? Bo może być opcjonalny. A, to było pewne. Ile tam? 4000? Teraz szybko muszę tam dojść, odzyskać duszę. Najpierw sprawdzę, gdzie mam iść. Dobra, wydaje mi się, że tam muszę otworzyć jedne drzwi, a żeby je otworzyć, to wróciłem do Ashbourne Village. Tutaj do tego zamku. Tutaj poprzednio gadałem z gościem. Tu otworzyłem skrzynię, ale na górze patrzę, że są zaczepy. I
Tutaj jest otwarcie bramy i tu jest po prostu miejscówka. Hop. Mamy tutaj odpoczynek, wszystko odnowione, tylko czemu? Ja muszę zmienić na łuk. Znam się, za mało coś zbieram tych chyba przedmiotów, bo cały czas mam tylko 4 strzały. Nie odnawiałem się. To jest w ogóle jakaś inna lokacja. Patrzcie, jak to jest. Jak to jest rozbudowane. W każdym bądź razie powinienem zapolować na gościa. Tu pewnie będzie końcowa arena. Korci, żeby pójść tu, sprawdzić co jest. Kurde, rozwali mnie, no. Tu wchodzę, tu biję. Niezdecydowany człowiek. Trzeba drabinę opuścić, więc... Dobra, idziemy. Chyba źle poszedłem, no ale dobra, trudno. Kurde, nie tu. Spotkam tego misia. Jeszcze w tym odcinku, ale te drzwi można już otworzyć. Na dół jeszcze gdzieś można przejść. Teraz i on. A to ten. Nowe polowanie. Już uciekł. Całkiem inna. Tu byłem tu. Czyli otwarte. Nie? To jest głupie z tą butelką. Bierzesz tę butelkę, napełniasz, dostajesz strzała i po tobie. Dobra, w tym odcinku chyba tyle. Chociaż czekaj, bo tutaj jest... Dobra, zrobię cięcie może. Z tej pogoni za nim. Już uciekł. Dwóch się spotkało. Teraz który uciekł? Ten na dół, dobra.
ucieczka. Misiu kolorowy. W sumie, no nie fajnie, że to tak... w ten sposób, że wszystko się dzieje jakby w jednej krainie i się w miarę orientujesz. Co i jak, gdzie, kto. Tu raczej już będziemy przed bossem. No 11 strzał, dlaczego? Jest boss. Dobra, zobaczymy jak z nim pójdzie. Zbierasz butelek. Każdy z nich ma jeszcze coś takiego jak przełamanie. Kurde no. Dobra. Wzywam pomoc na szybko. Nie to, tylko to. Nie ma czasu. Zróbmy to jeszcze w tym odcinku. Ciekawe, czy mogę tam wezwać drugiego. Dwie świeczki będą latały. Jedna. Hello. No dobra, dobra. Eclipse. To jest ten właśnie taki cios jeszcze, że można się gościa złapać. No i dobra, zadałem cios ostatni. To tak też będzie pokazane, że... nie warto. A, to jakiś... szaleniec. Dobra, w tym momencie szybki powrót do obozu.
sprawdzę, czy drzwi będą się mogły otworzyć. Tak na szybko jeszcze, żeby w tym odcinku to zadziałało. To pójdę szybko tutaj do pani, zobaczę, jak to mi wyjdzie w tym odcinku. Najwyżej coś tam. Po co oni tutaj to robią? Najwyżej coś obecne, utnę. A to polewanie na pewno mogę skrócić. I teraz. Tutaj. Chcę tylko sprawdzić, czy drzwi będą, znaczy czy ta brama będzie teraz otwarta po pokonaniu tego jednego przeciwnika, bo wydaje mi się, że teraz powinno być wejście do... Oj, za późno. Udało się. Kurde, no nie, to nie ten gość. Dobra. Muszę innego zatem znaleźć chłopka i otworzą się, mam nadzieję, te drzwi. Ale to w następnym odcinku.